Tydzień temu mówiliśmy o tym, że zawsze kiedy przychodzi nowy rok albo kiedy próbujemy podsumować stary, robimy sobie często jakieś postanowienia noworoczne. One często nic nie znaczą. Ludzie w kolejnych latach obiecują sobie, że przestają palić, że przestają pić, że zaczynają lepiej traktować swoje rodziny, że zaczynają uczciwiej pracować, że zaczynają dbać o to czy tamto w swoim życiu. Krótko po nowym roku wiele z tych postanowień zostaje utopionych w morzu zapomnienia. Natomiast Słowo Boże jest głoszone, Biblia nas tego uczy, żeby przyniosło owoc, żeby miało wpływ na nasze życie. Ja bardzo bym chciał, żeby dzisiejsze słowo miało wpływ na nasze życie. My czasami mówimy o różnych sytuacjach, w których jest Kościół. Czasami opowiadamy o Kościele, który jest prześladowany. To dobrze. Ale dzisiaj chcę, żebyśmy trochę pomyśleli o Kościele, który jest wyniszczany. O Kościele, który czasami nawet nie wie dlaczego, ale ciągle zmaga się z jakąś niemocą, ciągle zmaga się z jakimiś przeszkodami, ciągle zmaga się z jakąś ścianą, której nikt nie widzi, a wszyscy wiedzą, że coś jest, wszyscy czują ten opór, wszyscy dokładnie są świadomi tego, że coś jest na rzeczy, ale wielu tego nie potrafi nazwać. I my dzisiaj chcemy pomyśleć o tym, w ogóle chciałbym, żebyśmy w tym roku pomyśleli o tym, że jest taki tekst w Biblii, przeczytamy go na samym początku. List Judy, wiersz 3 i 4. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Umiłowani, w wasze ręce została przekazana walka o wiarę. W wasze ręce zostało powierzone coś, czego może na początku nawet nie jesteśmy w stanie docenić. Natomiast w wieczności zobaczymy, dlaczego było nieraz tak ciężko. W wieczności zobaczymy, dlaczego mieliśmy wrażenie, że ciągle jest pod górę, pod górę, pod górę, a przecież nic nie było widać, jak powiedziałem, jakaś ściana, jakieś przeszkody. W niektórych miejscach Biblia mówi jakiś mur nieprzyjaźni. To są różne rzeczy, które napotykamy w naszym życiu w różnych okresach tego życia. Natomiast Biblia mówi nam, że w nasze ręce, że nam została przekazana ta świadomość tego, że o wiarę w naszym życiu trzeba zawalczyć. Przejdźmy do słowa może. Druga Księga Królewska, rozdział 17. Od wiersza 6. W 9 roku panowania Ozeasza król asyryjski zdobył Samarię, uprowadził Izraela do Asyrii i osadził ich tam w Halach i nad Haborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich. I stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod władzy Faraona, króla egipskiego i spod władzy Faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów i postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził przed oblicza synów izraelskich,
oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy. Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu, Bogu swoim i pobudowali sobie świątynki na wzgórzach i we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego. I nastawiali sobie słupów i posągów Aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem. I spalali tam we wszystkich świątyniach, na wyżynach kadzidła, jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli, popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu. Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan, nie czyńcie tego. A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich swoich widzących, mówiąc, zawróćcie od swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw, zgodnie z całym zakonem, jakie nadałem waszym ojcom i przekazałem wam przez wszystkie moje sługi, proroków. Oni jednak nie słuchali i stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu, Bogu swemu. Owszem, zgardzili jego ustawami i jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami i przestrogami, jakimi ostrzegał. I poszli za marnością i sami stali się marnością, jak ludy okoliczne, do których nakazał im Pan, aby nie postępowali tak jak one. Odrzucili wszystkie przykazania Pana, Boga swego i sporządzili sobie dwa odlewane cielce, sporządzili sobie posąg Aszery, oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służyli Baalowi. I oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo i wróżbiarstwo i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana, pobudzając go do gniewu. W szóstym wierszu przeczytaliśmy, że król asyryjski zdobył Samarię i uprowadził Izraela do Asyrii. Ja myślę, że to jest to najgorsze, co mogło się wydarzyć. My czytając Biblię, fascynujemy się tymi czasami, kiedy Pan Bóg mówił, zaprowadzę was do ziemi opływającej mlekiem i miodem. Będziecie mieli błogosławieństwo ponad miarę. Zapomnijcie o tym, co to bieda, nieurodzaj i głód. Dam wam nowe życie. Dam wam nowe życie. I to, co do nas zostało powiedziane w Nowym Testamencie, otrzymacie nowe życie w Jezusie Chrystusie. Ale kochani, kiedy patrzymy na tą historię, ale też kiedy patrzymy na życie ludzi współcześnie nam żyjących, czasami się zastanawiamy, gdzie jest to nowe życie. Czy to, co oglądamy, to jest to nowe życie? Czy te zmagania, czy grzech wszechobecny, czy bunt, który często się pojawia, czy rzeczy, które nawet nie kojarzyły nam się nigdy z Kościołem, a nagle patrzymy, one są. Czy to jest to, co Bóg wymarzył dla swoich dzieci? Czy to w Starym Testamencie? Czy to w Nowym Testamencie? To już wtedy mówił, napatrzyłem się na waszą niedolę w Egipcie. Przyjdę, wyprowadzę was, dam wam nowe życie. I do ludzi nowotestamentowych Pan Bóg mówi, dam wam nowe życie. I rzeczywiście Izrael w tych księgach, z których czytaliśmy przed chwilą, mogliśmy to zobaczyć wcześniej. Oni dostali na wiele lat nowe życie. Oni żyli w kraju, który opływał mlekiem i miodem. Oni żyli w kraju, o którym wcześniej nie mogli pomyśleć ani zamarzyć nawet. Oni żyli w kraju, który aż trudno sobie wyobrazić, ale odrobinę z tego zobaczyli, kiedy zwiadowcy przynieśli kiś winogron na drążku, bo była tak ogromna, była tak obfita,
Była tak soczysta, była tak słodka. Ważyła. Dwóch dorosłych mężczyzn musiało tą kiś nieść, po to, żeby Izrael mógł zobaczyć, żeby im powiedzieć, zobaczcie, do takiego kraju, do kraju, który opływa mlekiem i miodem, prowadzi was Bóg Wszechmogący. Potem, kiedy tam idą, kiedy otwiera się przed nimi Morze Czerwone jak szeroka brama, kiedy otwiera się przed nimi Jordan jak szeroka brama, kiedy otwierają się przed nimi mury Jerycha jak szeroka brama, a oni bezpiecznie, bez użycia ludzkiej siły, przechodzą Morze Czerwone, przechodzą Jordan, przekraczają mury Jerycha. I kiedy czytamy tę historię, fascynujemy się tym, że z najgorszej sytuacji, bo po ludzku mówiąc, trudno sobie wyobrazić gorszą niż ta, którą doświadczali w Egipcie. Biblia mówi, że ich płacz i narzekanie z Egiptu doszły aż do nieba. Ich krzyk, Biblia mówi, ich krzyk doszedł przed oblicze Pana zastępów. A oni krzyczeli, Boże, zmiłuj się nad nami, Boże, zmiłuj się nad nami. Jak wielu z nas kiedyś krzyczało, Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad naszym życiem. Ale kiedy Bóg się już zmiłował i powiedział, tak zmiłowałem się, macie nowe życie, macie nowe życie w Chrystusie Jezusie, macie nowe życie w ziemi obiecanej, możecie teraz żyć w kraju opływającym mlekiem i miodem. Jak mnie znacie, chciałbym dopisać do tego, a potem żyli długo i szczęśliwie, a my wszyscy wiemy, że niekoniecznie tak to wyglądało. I dlatego, że to niekoniecznie tak wyglądało, chcemy się zastanawiać, dlaczego to tak nie wyglądało. I kiedy się nawracaliśmy i mieliśmy świadomość tego, że to chodzenie metr nad ziemią, to uniesienie, to ten zachwyt nad tym, co Pan Jezus uczynił w naszym życiu, że będzie trwał wiecznie. A minął rok, drugi i piąty i wielu ludzi zeszło na ziemię. I to tak bardzo zeszło na ziemię, że z tej ziemi przez całe lata nie potrafią powstać. I pytanie, jakie sobie musimy postawić dzisiaj, to czy Królestwo Boże nie działa? Czy to wszystko była jakaś utopia, jakieś mrzonki opowiadane, tak jak my ludzie czasami sobie opowiadają, jak czasami pracodawcy opowiadają, przyjdź do mnie, będziesz miał życie opływające mlekiem i miodem i czar prys przy pierwszej wypłacie, a może nawet wcześniej, kiedy okazało się, że warunki są zupełnie inne niż te obiecywane. Czy to tak było w Królestwie Bożym, że zostało im naobiecywane? Niektórzy mówią tak, nikt ci nie może tyle dać, ile ci mogę obiecać. I tak ludzie obiecują, pracodawcy obiecują, wielu obiecuje, ale my czytamy, że i Pan Bóg tutaj obiecuje. Natomiast przesuwamy kilka stron i widzimy, że coś nie działa, drugie nie działa, piąte nie działa. A więc pytanie, czy to są jakieś mrzonki, które Pan Bóg miał kiedyś i marzył, że jak wyprowadzi Izraela z Egiptu, to już będą żyli długo i szczęśliwie, ale potem zabrakło mu nie wiem czego, siły, możliwości, determinacji. Wszystko się sypnęło. I dzisiaj dochodzimy do tekstu, który z bólem serca musimy przeczytać. Zostali uprowadzeni do Asyrii. Ziemia obiecana. Ta, w której mieli żyć długo i szczęśliwie i w dostatku niewyobrażalnym, ponad miarę. Dzisiaj tą ziemię muszą zostawić, muszą opuścić. Po raz kolejny są niewolnikami. Może nie wyrabiali
w Asyrii cegieł jak w Egipcie, ale byli wyrobnikami, niewolnikami. Na nowo doświadczyli, co to jest głód. Na nowo doświadczyli, co to jest być niewolnikiem. I wiecie, nie byłoby to jeszcze tak straszne, gdyby nie to, że dzisiaj ludzie w czasach Nowego Testamentu dochodzą do tego takiego samego miejsca. Że po czasie, kiedy chodzili metr nad ziemią, po czasie, kiedy krzyczeli w dzień i noc: Panie Jezu, dziękuję Ci, że mnie zbawiłeś, dziękuję Ci, że dałeś mi nowe życie, dziękuję, że dałeś mi wolność, dziękuję, że wybaczyłeś wszystkie moje grzechy. A potem, jak Biblia mówi, wracają znowu pod jarzmo niewoli. To, co działało, nagle przestaje działać. To, co wydało się tak oczywiste, dzisiaj jest tak odległe, jak ziemia obiecana dla tych, którzy są w Asyrii. Oni dzisiaj wszyscy są w Asyrii i dlatego musimy zastanawiać się nad tym, dlaczego znaleźli się w Asyrii, ale też jaka jest szansa, żeby stamtąd się wydostać, żeby doświadczyć na nowo tego, co utracili. Żeby na nowo być tak blisko Boga, jak to jest możliwe, jak byli kiedyś. Żeby na nowo te rzeczy, które były dla nich chlebem codziennym, żeby stały się ich rzeczywistością. Kiedy przeczytaliśmy tą historię, i w wierszu 6 jest napisane, że zostali uprowadzeni do Asyrii, a ich ziemia została wyludniona. To 7 wiersz już tłumaczy nam, dlaczego tak się stało. I my wszyscy gdzieś tam z życia, z praktyki, ze szkoły, wiemy, że nie ma skutków bez przyczyny, że jeżeli coś się dzieje, to musimy pamiętać o tym, że z jakiegoś powodu to się dzieje, że to nie jest tak, że ktoś tam siedzi wysoko w niebie, ma sznureczki na każdym palcu i tymi rękami tam manipuluje, rusza, przestawia, ustawia. Nie ma skutków bez przyczyny. I patrzymy dzisiaj na nich, kiedy są w niewoli asyryjskiej. A 7 wiersz mówi tak. A stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod władzy Faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów. I postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy. I znowu możemy przez moment się zastanowić, no cóż, nawet jeżeli trochę noga im się powinęła, nawet już, jeżeli już dzisiaj nie są tacy, jak byli inni, i zdarzało im się zatrzymać albo zapalić kadzidło na jakimś kolejnym wzgórzu, a było ich byle ile. Czy to jest powód? Że oni wrócili jak gdyby do miejsca, z którego wyszli? Bo pytam się, czym się różni Asyria od Egiptu? Czym się różni ta niewola od tamtej? Jedna gorsza od drugiej. Niewola to niewola. I kochani, my ciągle w czasie tego kazania mamy pamiętać o tym, że my też zostaliśmy wyprowadzeni z domu niewoli. My też zostaliśmy wyprowadzeni spod jarzma grzechu. I Biblia uczy nas, żebyśmy tam nie wracali. Ale ktoś powie, no ale to Bóg. A może król asyryjski? Oni tam sami nie poszli z własnej woli. Na pewno? No tak, w
tym ostatecznym rozrachunku, to rzeczywiście przyszedł król asyryjski i ich tam zaprowadził. Natomiast od pierwszego dnia, wierzcie mi, przeczytałem sobie tam na nowo i odświeżyłem te myśli. Kiedy Pan Bóg mówił, prosił, zachęcał, zapowiadał i powiedział tak, nie postępujcie tak, jak postępują te narody. Żebyście nie musieli wrócić w to samo miejsce, z którego wyszliście. A jak to jest dzisiaj? Dokładnie tak samo. Pan Bóg mówi, postępujcie tak, abyście nie musieli wrócić w to miejsce, z którego wyszliście. Bo chyba w ostatnią środę czytaliśmy o Hymenauszu i Aleksandrze, którzy dopisali się do tej długiej listy, którzy kiedyś byli w kościele. Niektórzy z nich gorliwie usługiwali. Ale teraz są daleko od Bożych obietnic, daleko od Bożego błogosławieństwa, daleko od miłosierdzia, którego byli uczestnikami. A Pan Jezus, Pan Bóg, kiedy wyprowadzał Izraela z Egiptu, to mówił im wiele razy, nie róbcie tak, jak robią tamci ludzie. No ale Pan Bóg, który jest miłością, nawet jeżeli ktoś zapalił sobie to kadzidełko gdzieś tam pod posągiem Aszery, to czy aż tak musieli zostać ukarani? Czy oni musieli na nowo wrócić do niewoli za błędy, które popełnili? Biblia mówi, że my wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. I teraz musimy się zastanowić, czy to były błędy i uchybienia, czy to było życie z premedytacją prowadzone w buncie przeciwko Bożej woli. I wcale nie chodziło o jedno kadzidełko, które gdzieś tam zostało zapalane. Ale to, co musimy sobie bardzo wyraźnie dzisiaj powiedzieć, że wszystko od tego jednego kadzidełka się zaczyna. Nigdy nie zaczyna się tak, że dzisiaj jesteś tak blisko Boga, jak to jest możliwe, a jutro ogłaszasz, no jestem ateistą, bo stwierdziłem, że jednak to wszystko nie działa. No tak to nie jest. Zaczyna się zawsze od jednego kadzidełka. Wiecie, jak się kończy? Kiedy czytamy taki rozdział, to nie do końca mamy świadomość tego, co tutaj tak naprawdę się wydarzyło. Ale w 8 wierszu jest napisane tak, bo 7 kończy się tym zdaniem, i czcili obcych bogów, a 8 mówi tak, i postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy. Teraz co to za zwyczaje, które były tak straszne, które były tak poważne, że trzeba było aż Izraela, Boży naród wybrany, wysłać do niewoli na kolejne mnóstwo lat. Trzecia księga Mojżeszowa, rozdział 18, mówi tak. Pan mówi do Mojżesza, przemów do synów izraelskich i powiedz im, ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Nie czyńcie tak, jak czynili, nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Nie czyńcie też tak, jak się czyni w ziemi kananejskiej, do której was prowadzę. Nie postępujcie według ich obyczajów. Prawa moje wypełniajcie, ustaw moich przestrzegajcie i według nich postępujcie. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. A potem jest cała lista rzeczy wymieniona. Rozdział jest zatytułowany Zakaz czynów niemoralnych. I w końcówce tego rozdziału w 27 wierszu jest napisane, albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu przed wami
byli. I ta ziemia stała się przez to nieczysta. A w dzisiejszym rozdziale czytaliśmy, że wszystkie te obrzydliwości, jakie robili Egipcjanie, i jakie robili Kanaanejczycy, i jakie robiły wszystkie inne narody, które mieszkały tam przed narodem izraelskim, zaczął robić Izrael przed niewolą asyryjską. Co to były za rzeczy? Co to były za straszne rzeczy? To właśnie rozdział 18 tym się zajmuje. I to była niemoralność w każdej konfiguracji. To było kazirodztwo. To był homoseksualizm. To była pedofilia. To była zoofilia. To były rzeczy, o których Biblia mówi, że grzech ludzki sięgnął zenitu. I kiedy to czytamy i wydaje nam się, że to tylko Egipcjanie, że to tylko Kananejczycy, to mówimy tak, to są te bezbożne ludy tego świata. Ale wiecie, co mówi nam dzisiejszy rozdział, który przeczytaliśmy? Że Izrael, ten wprowadzony do kraju opływającego mlekiem i miodem, ten, który do końca swoich dni miał cieszyć się swoim Panem i żyć pod Jego błogosławieństwem, dochodzi do tego samego miejsca, z powodu którego zburzona została Sodoma i Gomora, z powodu którego wszystkie narody w ziemi obiecanej, do której Pan Bóg prowadzi Izraela, miały zostać nie wypędzone, ale wytępione i wszystko spalone ogniem, żeby zniszczyć cały ten grzech, żeby zniszczyć całe to zepsucie, całe to skażenie, bo Biblia mówi, że ziemia została skażona tym grzechem. I do takiego samego grzechu, do takiego samego skażenia, do takiego samego odstępstwa przychodzi Izrael. I pytam się, i zastanawiam się, i czytam to, i na nowo ciągle otwieram ten rozdział i myślę sobie, czy to jest możliwe? Czy to aby naprawdę mogło tak się stać? A w naszych czasach, a w naszym życiu? Czy kiedy ktoś z jakiegoś powodu wejdzie na drogę odstępstwa, to czy aż tak daleko jest w stanie dojść? Bracia i siostry, to co musimy sobie bardzo jasno i wyraźnie dzisiaj powiedzieć, tak jest w stanie. Bo Biblia mówi w Nowym Testamencie, a stan ostateczny tego człowieka będzie gorszy niż pierwotny. A jaki to jest pierwotny? No ten przed nawróceniem. Czyli jeżeli wejdziesz na drogę odstępstwa, to twoje życie po nawróceniu może wyglądać gorzej niż wyglądało przed nawróceniem. I niestety byłoby mi dane poznać takich ludzi. Niestety, na własne oczy musiałem te rzeczy oglądać. Niestety, znam wielu ludzi, którzy zaczynali dobrze. I tak sobie myślałem w duszy, prędzej sam bym od Boga odszedł niż ci ludzie, za których byłem pewny, do niewyobrażalnych granic. Dzisiaj są daleko w świecie. Daleko od Boga. Niektórzy ateistami. Pytam się, czy to może się stać? Tak, to może się stać. Ktoś powie, no, w pierwszą niedzielę 2019 roku, to może spodziewalibyśmy się czegoś innego. Może spodziewalibyśmy się jakiejś zachęty. Może spodziewalibyśmy się czegoś takiego ciepłego, co podniesie nam na duchu, co da nam chęć do tego, żeby ten rok przeżyć jak najlepiej. Kochani, to słowo tak naprawdę na zachętę. Ono ma doprowadzić nas do takiego miejsca, że doświadczymy zachęty, jakiej nie doświadczyliśmy przez wszystkie lata naszego chrześcijaństwa. I ta zachęta ma nam polegać na tym, żebyśmy zobaczyli,
że przed nami są dwa cele, które możemy osiągnąć. To już w Starym i Nowym Testamencie ludzie tego doświadczali. Zobacz, kładę dziś przed tobą dwie drogi. Przed tobą dwie bramy. Przed tobą dwa miejsca, do którego możesz zdążać. Droga szeroka i wąska. Brama szeroka i ciasna. Niebo, piekło. Życie, śmierć. A Bóg mówi, wybierz życie. I my dzisiaj, na początku 2019 roku, chcemy sobie powiedzieć, naszemu zborowi chcemy powiedzieć, wybierz życie, abyś żył. Dlatego, że jeżeli to się stało w życiu narodu izraelskiego, a wydawało nam się, że to się nigdy nie może wydarzyć. Jeżeli to się stało w życiu ludzi, którzy byli jednymi z najbliższych współpracowników apostoła Pawła, to zapewniam cię, bracie i siostro, że to się może i w twoim życiu przydarzyć, jeżeli nie będziemy zwracać bacznej uwagi. Piotr nas uczy tego, żebyśmy baczną uwagę zwracali. Żebyśmy, jeżeli to robiliśmy do tej pory, to żebyśmy jeszcze więcej robili. Jeżeli byliśmy gorliwi, żebyśmy byli bardziej gorliwi. Dlatego, że albo pójdziemy równią pochyłą w dół w 2019, albo pójdziemy równią pochyłą w górę w roku 2019, ale to w górę zawsze jest trudniejsze niż to w dół. Ale musimy sobie powiedzieć o kilku zagrożeniach, które czyhają na nas, które są w zasięgu wzroku, ręki, wyboru. Dlatego, że to nie jest tak, jak powiedziałem, że im się to przytrafiło. Żyli dobrze, chcieli dobrze, a nagle obudzili się z ręką w nocniku. Tak się to nie dzieje. Biblia bardzo wyraźnie nas tego uczy, że wszystko, co jest w naszym życiu, jest konsekwencją naszych wyborów. I teraz ich wybory. Pan Bóg mówił, nie żyjcie jak tamte narody. Ale oni się napatrzyli. Pewne rzeczy im się podobały. A byłoby fajnie. Wiecie, kilka rzeczy tu w tej historii całej, w tym tekście uderzyły mnie bardzo. No to jedno, co już z ósmego wiersza przeczytałem, że doszli do tak ekstremalnych grzechów, jak kiedyś Egipcjanie i Kananejczycy, ja nie mogłem uwierzyć w to, że Izrael, Boży naród wybrany, doszedł do tego samego strasznego miejsca i grzechu. Ale nie wszyscy tak mają, że zmierzają w tamtą stronę. Wiersz 9. Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu swoim. Pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego. I zaintrygowało mnie to słowo wymyślili. Że kiedy pierwszy raz usłyszałem, że było coś, co miało być chrześcijańską konferencją. I biegał tam facet, który wywijał marynarką, a ludzie przewracali się na plecy. Nie uwierzyłem w to. To jest niemożliwe. Nikt dorosły, normalny, o zdrowych zmysłach w kościele czegoś takiego zrobić nie może. I nie uwierzyłem w to. Aż ktoś kiedyś przyszedł do mnie i pokazał, zobacz. Ja mówię, nie, no, to się nie mogło wydarzyć. I my żyjemy w czasach, kiedy lista
tych dziwactw i odstępstw wydłuża się i wydłuża i wydłuża. I po tym, kiedy zobaczyłem tą historię, którą powiedziałem, sobie myślę tak, no jedno, coś takiego mogło się zdarzyć, ale to był, no to był jednorazowy epizod. A potem słyszę o wierzących ludziach, którzy gdzieś tam biegają po cmentarzach i wydaje mi się, że obmodlenie cmentarza spowoduje zbawienie świata. I patrzę, ludzie, których znam, nazwiska, które znam, ludzie niezwykle inteligentni, ludzie, którzy służyli Bogu, robili ewangelizację. Ja mówię, to jest niemożliwe. Potem to wszystko oczywiście nie działo się w jednej chwili, w jednym miesiącu. Było rozwleczone w czasie. Ciągle jest, ciągle trwa, ciągle nowe rzeczy. Bo tu jest napisane, wymyślili sobie. I wśród tych wymyślonych rzeczy były rzeczy religijne. Ale zastanawiam się, czy jest możliwe, że ktoś za tym poszedł? Tak, jest możliwe. Tłumy. Tłumy. Ci, którzy wybijają tymi marynarkami, latają prywatnymi odrzutowcami. Bo tłumy za tym poszły. Chcielibyśmy sobie powiedzieć, dlaczego. Może za chwilę. Przyjdzie do mnie człowiek, taki głodny duchowych rzeczy, duchowych przeżyć. Mówi, trafiłem do takiej wspólnoty i powiedzieli mi, że jeżeli zostanę z nimi, to niedługo będę prorokował na gitarze basowej. Przecieram oczy, uszy i wszystko, co się da przetrzeć, okulary też. Przepraszam? Powiedzieli mi, że niedługo, jeżeli zostanę z nimi i wejdę w tą duchowość, będę prorokował na gitarze basowej. Gdzie i lista dziwactw, nieprawdopodobnych rzeczy. Za jakiś czas przychodzi do mnie ktoś i powiedział, że w jakimś zborze kazali poszyć flagi i w czasie nabożeństwa tymi flagami machają i mówią, że to jest uwielbienie dla Boga. Nie, już kilka rzeczy uwierzę. No to już nie uwierzę, no bo przecież no nikt od zdrowych zmysłach. Przychodzi ktoś do mnie, pokazuje zdjęcie, filmik. To chyba się nie dzieje na naszej planecie. W ostatnim czasie dowiedziałem się, że ludzie, którzy tęsknią za tym, żeby w kościele było tak duchowo, pojechali gdzieś na Ukrainę i tam znaleźli takich duchowych ludzi, którzy są tak blisko Pana, są tacy wyjątkowi i zaprosili ich tu i przyjechali. Prorokowali w językach. Tam na basie, tu w językach. Wcześniej te skrzydła Izydy, jak to w ostatnim głosie ewangelicznym. Czy to dzieje się naprawdę? Czy ludzie, którzy poznali kiedyś Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, naprawdę w to wszystko wierzą? No, ja wiem, co to są języki. Biblia uczy mnie na ten temat. Ja wiem, co to jest proroctwo. My w tym roku będziemy obchodzić 15-lecie powstania naszego zboru i nasz zbór, zanim powstał, dostał prorocze słowo od Pana. Ja wiem, co to jest proroctwo, ale co to jest prorokowanie na językach? To niekoniecznie to ogarniam.
Ja wiem, otwieram księgę Ezechiela i tam jest napisane: prorokuj, synu człowieczy. I co robi syn człowieczy? Prorokuje. Pan kazał. Jak wygląda to proroctwo? Przyjdź ożywcze tchnienie. Tak Bóg kazał prorokować. Prorokuj do ożywczego tchnienia. I prorok mówi: przyjdź ożywcze tchnienie. I ono we właściwym czasie przychodzi. A wiecie, kiedy ja chcę, żeby Jakub zgasił światło, to wiecie, co robię? Nie robię jakiegoś bla, 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 bla. I zakładam, że się Jakub domyśli. Tylko ja mówię: Jakub, idź, zgaś światło. A co słyszy Jakub? Idź, zgaś światło. I co robi? Idzie, gasi światło. I to jest wszystko takie proste. Biblia mówi: na tej drodze nawet głupi nie zbłądzi. I o to chodzi, żeby ta droga była taka, żeby ona była prosta, żeby była czytelna. Wiecie, do człowieka, który kiedyś przyszedł do apostołów, a my wiemy, że przyszedł ze złego natchnienia, zostało powiedziane: synu diabelski, czy ty nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich? Wiecie, kto wykrzywia proste drogi pańskie? Syn diabelski. A wiecie, kto przyszedł je wyprostować? Jan Chrzciciel. A potem Pan Jezus. Prostujcie drogę, bo przyjdzie Król Chwały i tam ma wejść Król Chwały. Ta droga ma być prosta, ta droga ma być czytelna, ta droga ma być wyraźna, żeby nikt nie zbłądził. Bo Biblia mówi, że na niej nawet głupi nie zbłądzi. Ale jeżeli chcesz komuś coś powiedzieć i chcesz, żeby to zrobił, nie starasz się tego zagmatwać, jak bardzo to jest możliwe. Tylko chcę, żeby to było czytelne najbardziej, jak to jest możliwe. Bo Biblia mówi, kto się będzie szykował do boju, jeżeli trąba nie zatrąbi czytelnie, wyraźnie. Ale są ludzie, którzy mają na celu, żeby drogi były tak krzywe, tak skomplikowane, żebyśmy myśleli, że w każdym calu od nich jesteśmy zależni. Synu człowieczy, prorokuj. A syn człowieczy mówi w zrozumiałym języku: przyjdź, ożywcze tchnienie. Lista rzeczy, które na naszych oczach wydarzyły się w Kościele, uwierzcie mi, jest o wiele dłuższa niż ta, którą wymieniłem. To tylko początek góry lodowej tych rzeczy, o których mówi wiersz 9. Wymyślili też synowie izraelscy. Nie wiem, jak oni to wymyślili. Tak jak powiedziałem, wszystkie te rzeczy, o których usłyszałem, najpierw nie uwierzyłem. Ja mówię, no nie da się wpaść na coś takiego. Jak wejdziesz na złą drogę, tam jest zakrętów co niemiara. Na każdym zakręcie, na każdym wzgórzu, pod każdym drzewem czeka na ciebie coś. Czy aby przypadkiem nie dasz się złapać? Bo diabeł robi to wszystko, żeby, jeśli to możliwe, zwieść nawet i wybranych. I teraz pytanie. Dlaczego ludzie są w stanie dojść tak daleko? Dlaczego ludzie ciągle szukają nowych rzeczy? Dlaczego ludzka dusza jest ciągle tak bardzo niespokojna? No bo spokojne dusze tego nie wymyślają. Jest przyczyna tych wszystkich
wymyśleń. Jest przyczyna tego, co jeszcze dalej tam jest napisane. Czcili Boga, ale też służyli tym wszystkim bożkom przy okazji. Czyli taki miks. Wszystko ma mieć pozór pobożności. Tak Biblia mówi, one mają pozór pobożności. Może z wyjątkiem tego prorokowania na basie, bo to już dla mnie nawet pozoru pobożności nie ma. Ale wszystko jest jakąś tęsknotą za jakąś dziwną duchowością, za rzeczami, których nie przeżyliśmy, nie doświadczyliśmy. I teraz pytanie, skąd ten pęd do takich nowych rzeczy, do szukania, do wymyślania tego, skąd to się wzięło? Pamiętacie Marię, która leży u stóp Pana Jezusa, namaściła Jego nogi. Pamiętacie ten obraz? Leży u Jego stóp, czy siedzi u Jego stóp. Spokojna. Kiedy patrzę, zamykam oczy i patrzę na ten obraz, to tekst, który mam z tyłu głowy, brzmi tak. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Ona żyje w całkowitym odpocznieniu. Ona nie biega tu i tam jak spłoszona kura. Ona żyje w Bożym odpocznieniu. U stóp Pana. Jest to najbezpieczniejsze miejsce, w którym się mogła znaleźć. Nawet Maria Magdalena, z której Pan Jezus wypędził 7 demonów. Ona u tych stóp potrafi siedzieć. Jest bezpieczna. Wie, że tam jej nikt nie zaatakuje. Taka historia w Ewangelii Jana. Bardzo dobrze znana historia. Pan Jezus rozmawia z Samarytanką. Rozdział 4. W takim uproszczeniu moglibyśmy powiedzieć, głosi jej Ewangelię. Po tych wszystkich rzeczach, które jej powiedział, powiedział tak. Ale kto się napije wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Wiecie, Samarytanka już za niczym nie biega. Ona już niczego nie szuka. Ona ma w sercu już tylko jedną rzecz. Co to jest ta jedna rzecz? Ewangelizacja. Trzeba powiedzieć tym ludziom w Samarii. Spotkałam Mesjasza. Ale w jej życiu stało się to, co Pan Jezus powiedział w wierszu 14. Kto się napije tej wody, już nigdy pragnąć nie będzie. Jest zaspokojony. Może żyć w Bożym odpocznieniu. I nagle zapaliło mi się światło w ciemnym pokoju. Nagle zrozumiałem, dlaczego ci ludzie za tym wszystkim biegają. Dlaczego ci ludzie wymyślają ciągle nowe rzeczy. Jedna bardziej nieprawdopodobna od drugiej, a może należałoby powiedzieć jedna bardziej głupia od drugiej. Czemu to wszystko wymyślają? Bo wiersz 9 mówi bardzo wyraźnie, że oni to wszystko wymyślają i to wszystko ma jakiś podtekst religijny. Tam jest mowa, wymyślają, jest mowa o tych wszystkich świątynkach, które niestety tam są. Wiecie dlaczego? Bo przyszedł jeden król i ich nie zburzył. Nawet jeżeli wyrzucił Baala, to nie zburzył świątynek. I przyszedł drugi król. I ten zostawił i Baala,
i świątynki. Ale potem przyszedł następny król i wyrzucił Baala, ale zostawił świątynki. I wiecznie czytałem rozdział po rozdziale i nie mogłem uwierzyć. Jeden za drugi. Czy ten, o którym jest napisane, że był lepszy, czy ten, o którym było napisane, że był gorszy, oni jeden po drugim zostawiali te świątynki na wzgórzach. To wszystko pozostałość z tego starego życia, ze starego systemu religijnego. A tak naprawdę jakaś gdzieś w sercu tęsknota za duchowymi przeżyciami, za tym, żeby doświadczyć czegoś, co wreszcie spowoduje, że będę nasycony. A oni wstają rano i mają takie, coś ich ście w żołądku. Mają poczucie głodu. I idą spać i mają poczucie głodu. Mówię o duchowych rzeczach. I za tydzień mają uczucie głodu. I ktoś tam powie, a może flagi, a może cmentarze, a może przewracanie, a może szczekanie, a może lista tych dziwnych, diabelskich rzeczy, które wymyślają ludzie duchowo niezaspokojeni, jest bardzo długa. I ona ciągle ma jakiś pozór pobożności. Ona pojawia się dlatego, że wewnętrznie jesteśmy niespełnieni. Wewnętrznie jesteśmy niezaspokojeni. Wewnętrznie rano, wieczorem, w południe, w dzień i w nocy coś nas tam ście od środka i wydaje nam się, że jeszcze coś powinno się wydarzyć. Jak się nawróciłem jeszcze nie miałem doświadczenia i wystarczającej wiedzy biblijnej, to przyszli ludzie i powiedzieli, wiesz, no ty masz jakieś tam niedosyt, bo ty nie masz Ducha Świętego. Strach, przerażenie w oczach. Ale dzięki Bogu za nauczycieli, którzy przyszli i położyli rękę na ramieniu. Mój bracie, uspokój się. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Ja wiedziałem, że jestem Jego. Ja wiedziałem, że się narodziłem na nowo. To moje spotkanie z Panem Jezusem było tak czytelne, było tak wyraźne, tak jasne, że sam o tym wiedziałem i cały zbór wiedział, że coś w moim życiu się wydarzyło. A ludzie przyszli i mówili, no potrzebujesz czegoś więcej. Ty nie masz Ducha Świętego. No kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. A więc uczyłem się patrzeć na te wszystkie rzeczy Bożymi oczyma. I dzisiaj wiemy jedno i powinniśmy po przeczytaniu tej historii też wszyscy wyraźnie wiedzieć, że dusza ludzka jest tak długo niespokojna. Co tam jest napisane? Dopóki nie odpocznie w Bogu. I dlatego jest napisane, pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. I Pan Jezus mówi do Samarytanki, jak się napijesz tej wody, którą ja ci dam, nigdy. Co znaczy nigdy? No nigdy znaczy nigdy. Już pragnąć nie będziesz. Będziesz spełniona, będziesz zaspokojona. Wiecie, ci ludzie, którzy biegają i wymyślają te wszystkie rzeczy, to są ludzie, którzy są niezaspokojeni w Bogu, którzy albo Boga nigdy nie przeżyli, tylko żyją w świecie religijnych złudzeń. Albo kiedyś doświadczyli, tak jak Izrael, o którym czytaliśmy dzisiaj. Ale mieli Boga i świątynki, Boga i kadzidełka, Boga i wyżyny, Boga i słupy. Jeden z nich ściął Gedeon, ale tych słupów pozostało jeszcze mnóstwo. Kadzili pod każdym drzewem, kadzili w każdej świątynce. Do pewnego momentu. I tu powinniśmy się wszyscy obudzić. Do pewnego momentu. Aż przyszedł Hiskiasz. Muszę wam powiedzieć całą tą historię tych wszystkich królów,
którzy przychodzili i odchodzili. I ktoś tam wyrzucił Baala, ale nie zburzył świątynek. A ktoś tam ani świątynek, ani Baala nie wyrzucił. Byłem tak zmęczony czytaniem tej historii. Ja mówię, Panie Boże, to jest prawie niemożliwe, że to tak mogło być. Ale potem, kiedy doszedłem do Hiskiasza, byłem taki szczęśliwy. Przyszedł ktoś, kto zrobił raz na zawsze porządek z Baalem i ze świątynkami. I wiecie, gdyby ci wszyscy królowie nie pozostawiali tam tych świątynek, to i Izraelici, i ci nie Izraelici, bo gdybyśmy czytali tą historię dalej, właściwie wszystko zaczęło się dla mnie od tej historii, kiedy ziemia obiecana jest na nowo zasiedlana poganami. I oni wszyscy błądzą z tego jednego powodu, że ktoś nie poburzył świątynek. Wiecie, w tej historii, którą przeczytaliśmy, tam jest mowa o tym, że mnóstwo tych świątynek miało wydźwięk religijny, ale też były takie i my miewamy takie, które w ogóle nie mają wydźwięku religijnego. Sami sobie je pobudowaliśmy, no bo skoro było 100, to może być 110. I to są nasze własne wyobrażenia na temat życia, relacji, porządku w świecie, w którym żyjemy. Mamy swoje świątynki. Nasze własne wyobrażenia. I chyba nic nie odprowadza nas od Boga tak daleko, jak nasze własne wyobrażenia na temat tego, jak Kościół powinien wyglądać, jak to wszystko powinno funkcjonować. I to nie jest tylko nasza przypadłość. To już uczniowie w pierwszym wieku powiedzieli do Pana Jezusa tak. A myśmy się spodziewali. I my wszyscy ciągle się czegoś spodziewamy. I ten Izrael się ciągle czegoś spodziewał. I później ci ludzie, ci poganie, którzy zasiedlili ziemię obiecaną, oni się czegoś... Wszyscy się czegoś spodziewają. A Pan Bóg powiedział tak. Czyń tak, a będziesz żył. Wyprostujcie te kręte drogi. Każda dolina ma być wyrównana, zasypana. Ma być prosto, równo, wyraźnie. Bo na tej drodze nawet głupi ma nie zbłądzić. Uczy nas tego Pismo Święte. Natomiast w tych wszystkich religijnych wymysłach, które są owocem wiersza 9, już sam się gubię. I ciągle mam nadzieję, że to jest tylko zły sen, że to tak naprawdę nigdy się nie wydarzyło. Ale się wydarzyło. Czego potrzebujemy w roku 2019? Bo przesłanie tego nauczania jest bardzo proste. Albo zmienisz swoje myślenie, bo do wierzących tak jest napisane, przybliżyło się Królestwo Boże i dlatego zmieńcie swoje myślenie. Jeżeli my chcemy, żeby do nas przybliżyło się Królestwo Boże, my musimy zmienić swoje myślenie. A Królestwo Boże jest bardzo proste. Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Czy trzeba zamieszania? Czy trzeba, żeby na nowo trzęsły się góry? Czy trzeba, żeby... Biblia nawet mówi o tych, którzy miasta i wioski obchodzą. Ale dusza ciągle niespokojna. Dusza ciągle niespełniona. Dusza ciągle głodna. Z jakiego powodu? Bo nie napiła się tej wody, którą przyniósł Pan Jezus. Ale żyje w świecie religijnych złudzeń. I sobie myślałem, że gdybym miał w jakiś sposób nazwać to kazanie, to powiedziałbym tak. Nie bądź religijny. Bądź chrześcijaninem. I to jest to, czego nam życzę w tym roku.
Ale żeby rzeczywiście tak się stało, my musimy mieć te nasze duchowe uszy i oczy otwarte. My musimy pamiętać o tym, że Pan Jezus już dawno powiedział, że przyjdą i wielu zwiodą. Przyjdą w moim imieniu. Oni nie przychodzą w imieniu Baala, oni nie przychodzą w imieniu Allaha. Oni, Pan Jezus mówi, przyjdą w moim imieniu i wielu zwiodą, bo przyniosą rzeczy, które mają pozór pobożności, ale nie mają nic wspólnego z Królestwem Bożym. I dlatego to, czego bym życzył sobie, naszemu zborowi, to, żebyśmy się stali takimi Hiskiaszami naszych czasów, roku 2019, żebyśmy bardzo określeni i czytelni byli w tych rzeczach, żebyśmy to, co jest złe, nazywali złem, żebyśmy to, co jest dobre, nazywali dobrem, żebyśmy dokonywali dobrych wyborów. A jeżeli zobaczymy jeszcze jakąś świątynkę, choćby jedną, żebyśmy wtedy stawali się jak Pan Jezus w świątyni, wtedy, kiedy bicz ukręcił i był bezwzględny dla tych rzeczy, które zohydziły świątynię. I obyśmy w tych rzeczach byli bezwzględni, w miłości do Boga, wyjątkowi, w dokonywaniu dobrych wyborów, inni niż wszyscy. To jest to, do czego zachęca nas Pismo Święte. To jest to, co jest moją modlitwą dla mnie samego na ten rok, żeby ten rok w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszym zborze był naprawdę wyjątkowy. Żebyśmy głośno sprzeciwiali się temu, co złe i żebyśmy